Pan powiedział, że to jest nasza prywatna plaża. Tu możemy siedzieć, możemy kłaść rzeczy. Rano ma być podobno ładny cień. Stajemy przy drodze takiej piekarni. Teraz kupimy sobie jakieś buły. Gosia, co proposujesz? To są na słono. Sunka sirka cud. Pani właśnie wyjęła świeżo upieczony burek z mięsem, który spróbujemy. Po 2,60 euro za kawałek. Dla mnie burek z mięsem. Jeden. Jeden i jeden z serem. Okay. I 2 sztrudle wanilia wiśnia. Okay. Burek jest fantastyczny. Ja wybrałem z mięsem, to się z serem. Dostaliśmy tak gorące, że nie dało się ich trzymać w ręku. Musiałem poczekać. Teraz są idealnie ciepłe. Wszystko piękne. Widzimy tam wyspę. Mijamy zatorki takie. Z tą kusową wodą. Mimo, że to auto jest dosyć biednie wyposażone, to ma kilka ciekawych funkcji. Między innymi pokazuje, jaki był ostatni znak ograniczenia prędkości. Jedno z częstszych pytań, jeżeli ja muszę prowadzić, bo nie lubię, to jest: Daniel, ile ja tu mogę jechać? 60. Co? Nic nie powie. Oczywiście, że powie. A powie, powiedział. A, dziękujemy. Wjeżdżamy właśnie na Pelieski Most. Słynną można powiedzieć atrakcję, ponad 2 km. Dzięki któremu właśnie przyjeżdżając z południa na północ Chorwacji już nie trzeba ani płynąć promem, ani przejeżdżać przez Bośni i Hercegowinę. Nasz apartament ma być w tej zatoczce. A, to tym lepiej. Razem to będzie któryś z tych. I to już faktycznie jest koniec wioski. Teraz pokażę Wam nasz apartament, poczynając od góry. Więc ma plusy i minusy. Na pewno plusem jest widok. Mamy widok na piękną zatokę. I mamy kawałek, co prawda betonowej, ale jednak prywatnej plaży. Tutaj pod tym drzewkiem. Pan powiedział, że to jest nasza prywatna plaża. Tu możemy siedzieć, możemy kłaść rzeczy. Rano ma być podobno ładny cień. Natomiast jest tu kilka metrów głębokości, czyli z dziećmi trzeba bardzo uważać. Z dzieciakami raczej się będzie trzeba wybierać, pół kilometra dalej jest ładna plaża. No mamy samochód, więc to nie będzie duży problem. Na górze wygląda to tak, jest bardzo przyjemny salon. Przestronny, z pięknym widokiem, który widzieliście. Tutaj jest taki kącik kuchenny. Ekspres do kawy, czajnik, jest kuchenka, jest lodówka z zamrażalnikiem, są sprzęty w szufladach, więc pod tym względem jest fajnie. Niefajne jest to, że schody są dosyć wąskie. Będą troszeczkę kłopotliwe dla dzieci. I niefajne jest to, że na dole są sypialnie, a na górze salon. Lepiej byłoby, jakby było na odwrót. Bo bardziej się spędza czas w salonie. Tu jest jedna sypialnia, którą chłopcy dostaną. Tu jest druga sypialnia.
też zupełnie przyjemna. I kolejny taras z widokiem na morze, więc rano jak wstaniemy, to pierwsza rzecz możemy wyjrzeć sobie, obejrzeć morze. I to jest tutaj piękne. Co, Gosia? Widok niesamowity. Fajne jest to, że nie ma tu właśnie tych dzikich tłumów. Natomiast mniej fajnych rzeczy. Wejście do tego apartamentu nie jest od ulicy, tak jak myślałem, że ono będzie od ulicy. Tylko przechodzi się przez takie podwóreczko. I tu jeszcze trzeba zejść schodami. Wprowadzenie wózka na górę będzie kłopotliwe. Może po prostu będziemy tutaj zostawiać. Pan nam pokazał, że nasze prywatne miejsce do parkowania jest tutaj. Tymi znacznikami mam je zastawiać, żeby nikt nam tu nie zaparkował, jak nas nie będzie. Nie jest bardzo blisko, ale jest dosyć blisko. Wróciliśmy właśnie z Lidla. Kupiliśmy to wszystko, co tutaj widzicie. Herbatę, pieczywo, taki fajny miód, mięso do zrobienia, owoce, warzywa, jajka, kilka soków, olej, mleko owsiane, ryż, woda i coś, co mnie szczególnie cieszy, czyli baklawa. I na to wszystko wydaliśmy 60 kilka euro.